Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z RL Crafta. Widzowie, słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie szukali różnych NPC-tów, dzisiaj będziemy sobie szukali kartografów, librarianów i będziemy starali się jak najszybciej zdobyć jak najlepszy secior tego typu bęc, widzowie. Trzeba to zrobić... To nie tutaj. Trzeba to zrobić, żeby było już na spokojno poogarniane wiele kwestiów. Szukamy, widzowie, librarianów. Dzisiaj godzinny kolejny materiał. Ja wiem, że lubicie godzinne materiały. Ja bardzo lubię was za to, że wy lubicie te materiały. I tak żyjemy w idealnej symbiozie na linii, widzowie, twórca. Znaczy, że nie jest wspaniale? No pewnie, że jest wspaniale. Dobra, szukamy w takim razie, widzowie... O! Taki właśnie budyneczek powinien być. Na dobrą sprawę. Dzień dobry. Kartograf jesteś? A, poczekaj, kartografię. Trochę książków jeszcze. Nie, to jest jakaś inna książka. Tu są buki. I tu jest papier. To tutaj nic nie chcemy. Tych książków też na razie nie ruszam. Co mamy tutaj? Unbreaking. Zawsze się przyda w sumie. I papier też się oczywiście przyda. A co mamy tutaj? Mamy Librariana. Dzięki, Librarian. Za to, że jesteś, ziomuś. Co mamy tutaj natomiast? To jest Weather Enchantment, Fortunka 2, Adept Strider. To tutaj akurat nic mi się nie przyda. Zobaczmy natomiast, co ty tutaj masz. Lunar's Blessing. Dam ci 10 książek. Zobaczymy, jaki kolejne co będzie. Tutaj za jeden oczywiście dajesz 3 szkła. Bardzo dobrze. To są kolejne buteleczki dla mnie. Zobaczmy, jeden z dwóch enchantów, który będzie miał. For each death by the weapon enchanted needed. Nie wiem, co to jest, ale brzmi bardzo dobrze. O Jezu, to może być aż 8. Mocno się nad tym zastanowię, czy czasami w to nie pójść, widzowie. Mocno się nad tym zastanowię. Bo o ile dobrze zrozumiałem ten enchant, to on działa na takiej zasadzie, że za każdą śmierć, za pomocą broni, która jest enchantowana, zabójca dostaje jakby więcej... gains a little damage. Nie wiem dokładnie, na jakiej zasadzie to działa. Diamonds Everywhere, o! To jest akurat spoko, ja sobie to zostawię na potem. Enchant Diamonds Everywhere będzie dobry. Wątpię, żebym miał coś jeszcze więcej. Także ja tutaj sobie... Raczej nic nie dostanę od ciebie więcej, nie? Czy dostanę? Jeszcze jakąś ofertę masz? A, jeszcze masz name taga. Ale to zdecydowanie ja wolę sobie, wiesz, tutaj... Na takiej zasadzie, gościu. No i tutaj nic więcej raczej nie ma. Dobra. Do tego ziomka mamy już obcykanego. Ja w sumie mógłbym poenchantować, raczej potrejdować troszeczkę z nim na książki, żeby zdobyć emeraldów. Ponieważ jestem w bibliotece. A jakby nie patrzeć, widzowie, jeżeli jestem w bibliotece, to ja po prostu mogę sobie porozwalać to wszystko i zdobyć jak naprawdę ogromne ilości tych emeraldów. I za to, że zdobędę te ogromne ilości emeraldów, no to będę w stanie... Dużo w przyszłości tych emeraldziochów zdobyć i jeszcze exp jak ładnie wpada. I potem będę miał na właśnie takie enchanty. To jest bardzo dobry pomysł, to co robię. Także tym trzeba by się zająć. Dzisiaj, widzowie, jest Hunter de książkowy mul. Mol. No, w książkach siedzę dzisiaj.
Trzeba jak najwięcej zdobyć tych książek, powymieniać się z właśnie z NPC-tami. Dobra, zobaczmy w takim razie. To mogę wywalić. Enchanted Book, która jest w sumie nic mi nie daje. Na dobrą sprawę. Tu jest cześcik, to ja ten cześcik mogę postawić. To mogę zebrać. Mogę wrzucić tutaj te rzeczy, które mi na pewno nie będą potrzebne. Nie rozumiem za bardzo tylko tamtego enchantu jednego. Wezmę sobie rozłożę tak, żeby wszędzie książki były. Żeby postać mi się skupiła na jednej rzeczy. A, czyli jednak to są książki same, dobra. To zbieramy, zbieramy i będzie widzowie zamiana niedługo na diatena, emeraldy. Bo w taki sposób można naprawdę bardzo fajne ilości tych emeraldów wyfarmić. Zastanawiam się nad tym enchantem Mortalitas, bo nie za bardzo go rozumiem. A może być naprawdę przydatny. Potem sobie zobaczę. Jak coś, to tutaj mamy NPC-ta, który wiem, że ma takie umiejętności, tak? Ma coś takiego. Bóg, to nie. Papiery oczywiście ze sobą. Sharpened Tree, Burning Shield, to ja tego nie chcę na pewno. Natomiast chcę zebrać jak najwięcej książków. Ile dam radę, to tyle zbieram, nie? Jeszcze jest dużo miejsca, bardzo dużo miejsca jest jeszcze. To zbieram i zaraz sobie powypełniam. I potem slociki emeraldami. Bo tych książków dużo nie potrzebuję, najwięcej to papieru bym potrzebował. Książki to tak nie za bardzo. Jeżeli chodzi o trady. Bo do tradeów, żeby potem dostać enchanty, potrzeba jednej książki i jakiejś określonej ilości emeraldów. Dlatego dla mnie najlepszym rozwiązaniem, oczywiście tylko ja tak sądzę, możecie mnie oczywiście poprawić, żeby właśnie pozbierać jak najwięcej tych książków, powymieniać je na emeraldy i potem bawić się w trady. Czyli na przykład tak, robimy cyk, cyk. O, tutaj już akurat z nim nie mogę. No ale będą na pewno inni, co będę mógł z nimi pobawić się w trady. Dobra, to ta wioska mi się wydaje, że już jest odbębniona. Możemy stąd lecieć. Zobaczmy sobie. Chyba, że będzie gdzieś jeszcze jakiś kartograf. Jezu, co ja mam z tym kartografem? Oczywiście będzie librarian. Tu jest zwykła głowa. Muszę też patrzeć na te główki. O, tutaj jest coś. Tutaj też są książki. To trzeba zebrać. Nie ma, że boli. Zbieramy, zbieramy. A ty możesz się nie bić. Dziękuję. Dobra, w sumie to teraz te dwa vilage bym sobie sprawdził. O, tu jest jeszcze jakieś vilage. A czy w tym vilage jest możliwość uraczenia? Czekałem sobie w ogóle do Shulkerboxa powkładał niektóre rzeczy. Jak na przykład książki trochę, żebym miejsce miał. No, bo ja chcę sobie teraz, widzowie, o. A do tego w sumie, do czerwonego, bym sobie wsadzał książki z enchantami, o. Czy w tej wiosce można uraczyć kogoś, kto zajmuje się właśnie księgowaniem? Ty jesteś klerykiem, to z tobą nie będę rozmawiał, bo ty mi nic ciekawego nie dasz. Żarcia jest dużo. Jest crafting. A ty co? Butcher? Butcher Future. Ale mu powiedziałem. Dobra, olać to chyba. Chodź moron, lecimy stąd. Poproszę mapę. W dół. W tym kierunku, dokładnie w tym, dobrze, dobrze. A sobie kawkę się napiję. Kurde, ale widzowie, mam normalnie tak potężny secior w tym momencie. Tak mam umiejętności potężnie zrobione, że no... Ja nie wiem, czy ktokolwiek da mi radę w tym momencie. Pewnie znalazł się by jakiś taki szczwaniak, ale... Po co to szukać od razu?
po co? Jak dobrze nam się żyje, tak jak jest, to jest dobrze, no to po co się bawić dalej, nie? No, nie ma co kusić losu. Szukamy kolejnego zioma. Tu mamy dwóch kleryków. Tam jest truchło smoka. I to dosłownie obok Battle Towera. A w sumie tego Battle Towera na szybko bym mógł ścisnąć. Ja tu wyłączę mojego moba. Nara. Szybko można sobie ścisnąć tego Battle Towera. Coś tu expa wpadnie zawsze. Nara. Dobra, jeden, drugi. Ale to teraz szybko tak idzie po prostu. Cioch, 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 i kolejny poziom. Już, 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 już. Szybko, 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 szybko. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Trzeba lecieć dalej, trzeba lecieć dalej, trzeba lecieć. Cyk, cyk. Dobra, wyjdę, wyszedłem. Dobrze, cyk, kolejny, co tu jest? Manny Clure jest. Fuck you. Dobra, lecimy dalej. Cyk, 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 cyk. Bijemy jednego. Patrzymy, tu jest jeden, tu jest drugi. Cyk, rozwalamy. Ziomeczek spadł, ale ja go walę szybko na łeb i tego też walę szybko. Cyk, 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 cyk. Złoto, bierę. Exp. Dwie jakieś książki, Bash i Blast Protection. A na chuj mnie ten kaktus. Dobra, lecę dalej. Cyk, 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 cyk. Dobra, cyk, cyk. Dobra, rozwalam jeden. Rozwalam drugi. Jest rozwalone. Gdzieś tam diament był i ktoś we mnie strzela. Po co mi w ogóle strzelasz? Jest Recall Potion, biorę Recall Potion. Lecimy dalej. Cyk, 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 cyk. Dobra, cyk, cyk. Rozwalam jeden. Rozwalam drugi. Patrzę na sufit. To jeszcze nie jest ostatnie piętro. Także mogę jeszcze to sprawdzić szybko. Cyk, jabłko. Zjem sobie jabłko. Szybko, lecimy dalej. Cyk, 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 cyk. Rozwalam jednego, rozwalam drugiego. Bo wszyscy są sobekami, rzeciakami i innymi frajerami. Cyk, 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 cyk. Dobrze, tutaj jest, widzę jakiś emerald, tego bierę szybko. Patrzę tutaj, jest lapis, jest no, jest grubo. Dobra, lecimy dalej. Cyk, 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 cyk. Tutaj patrzę, od razu gościu spadł, bardzo dobrze. Niech frajer leci. Tutaj jest na górze gościu. Lecę szybko do niego. Mówię, siema, siema, siema. I po co rozwalasz? Po co? Komu chcesz zaimponować, gościu? Szybko lecę na górę, póki jeszcze nie jest rozwalona. Bierę, szybko. Kurwa, jednak nie biorę. Tu może popatrzę szybko, cyk. Jest, 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 jest. Tego już nie biorę, bo już nie mogę. Dobra, biorę diamenty. Nie biorę diamentu, bo nie mam miejsca. Ale dupa. Dobra, to w takim razie poczekam szybko, aż się cała wieża rozwali. A ja szybko rozwalę tego ziomka. I wezmę expa, 38 level. Lecę dalej, cyk, 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 cyk. Mam nadzieję, że mi się nie rozwalą żadne rzeczy. Szybko, 38,5 levela. Lecę dalej, lecę dalej, lecę dalej. Nie mogę się zatrzymać, nie mogę się zatrzymać. Can't stop. Ale włączyłem tempo, matko bosko. Ale poleciałem, dobra, już się rozwala wieża. Rozwala się wieża, bardzo dobrze, niech się rozwala. Ja rozwalam to, to bierę, wywalam stąd. I o, dobra, porozwalała się już fajnie. To ja w takim razie biorę, cyk. I tu wodę, i napij się wody jak najwięcej. Cyk, dobrze, porozwalała się. Bardzo dobrze się porozwalała. Ja w takim razie biorę tutaj książeczkę, cyk, tu biorę to i szybko wrzucam to, to, to. Wrzucam Broken Hearta, wrzucam to, wrzucam to, wrzucam to, to też wrzucam w sumie. Patrzę, tutaj nic nie ma, jest Bottle of Enchanting. Bottle of Enchanting to zawsze biorę, zawsze miałem, w szkole mi zawsze zabierali to. Szybko, wchodzę dalej. Biorę diamenty, biorę kolejne diamenty. Patrzę tutaj, nic nie ma. Ty kurwo wredna, poszedł stąd. Lecę na górę, nie zatrzymuję się, nie mogę się zatrzymać, nie mogę. Robię parkura, szybki parkur. Jeden, drugi. Walę na łeb chama śmiecia, bo jest chamem śmieciem w sumie. Tak by nazwa się sprowadzała do tego. Wyrzucam grzyby, wyrzucam to, wyrzucam też to. Biorę sobie diamenty. Kopię diamenty, kilo przeklęty, block of diamond. Dlaczego nie mogę wziąć block of diamond? Bo mam pełny ekwipunek. Dlaczego nie mogę wziąć? No teraz już mogę. I zamieniam sobie block of diamond na to. Bottle of enchanting. Oczywiście, że wezmę. Nawet sobie szybko rozwalę cztery. Kolejne, block of diamond. Dobrze. Zamieniam sobie oczywiście. Can you, kurwa, odejść stąd? Dziękuję. 32. Oleż. Redstone, arrow. Nie mogę złota wziąć. Ajaj. Karamba. To wywalę to. Gold ingot. Przechodzę się i zbieram złoto wszędzie. Bardzo dobrze. Tutaj nic więcej raczej nie będzie ciekawego. W takim razie... palę stąd wroty na dół! Zabieram tutaj szybciutko. Biorę pyk, 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 pyk. Pyk. Pyk.
Silver Bootsy, a na co mnie to w ogóle? Jakieś dziadostwa mam. Same dziadostwa, widzowie, ja nie wiem w ogóle po co to jest. Dobra, cyk, biorę i lecimy dalej stąd. I już uciekam. Już. Trzeba szybko, cyk. Blast Protection jakieś jeszcze mi się dostało. Co to jest w ogóle? Bash i Blast... mnie wypadł z tym. Nic nie ma, to lecimy dalej. Trzeba szybko, widzowie. I cza trampeta. Tydyt. Ja cię zrobię tydyt, chamie. Naraz tym tydyt. Dobra. Czyli w tej wiosce nie ma. Okej. No to w takim razie ja robię cyk. Cyk. W co mogę sobie wbić teraz? Ja może tutaj coś bym pobijał. W tym gatheringu na przykład. To ciekawie wygląda. Drop guarantee. Tylko nie wiem do czego to jest. Musiałem kawę dopić, bo by była potem niedobra. To jest fajne. Ale to na razie nie będę się z tym bawił. Tutaj mam wszystko. Tutaj jeszcze nie mam. Magic. Tu aż 10 skill pointsów potrzebuję. Dobra, biorę se tutaj, daję w to. Stealth damage, cyk. Jeszcze więcej z łuku będę bił. To teraz lecimy w tę stronę, widzowie. Bo tam jest jeszcze wioska. I trzeba ogarnąć tę wioskę jak najszybciej. I trzeba, widzowie, jeszcze w tej wiosce... W tej wiosce trzeba znaleźć tego bibliotekarza. I jak znajdę bibliotekarza i on będzie miał runę, która mi będzie potrzebna, to ja mówię, o, tak powiem mu, o. Nara. O? Are you? Kartograf, jest, to no. A tu jest jakiś las, widzowie. Benz. Nara, elegancko. Pięknie tutaj robi mój ziomek. Słyszałem gościa. Tu jest zły gościu. Tu brzmią jakby byli. Ty jesteś Toolsmith, to nie, to z tobą nie chcę rozmawiać nawet. Strzały? Mam w sumie. A tutaj nic nie ma, jest tylko ryba. Nie, rybą to my tutaj przyszłości nie zbudujemy. O, expa dostałem. Dzięki. I wygląda to, że tutaj też nie ma. A pójdziesz stąd? Kartograf. Nie, no to tutaj nie ma. Kurde, a szkoda, dobra. Jak mid? No to lecimy do kolejnej. O, tu jest Dungeon. To ja mogę tu polecieć na przykład. O, kolejny smok. Co se leży? To w sumie też blisko miałem ten zimowy biom. Na te strejsy, żeby znaleźć je. Wiecie o co chodzi. Chodzi o te moby, co... O! O, shit, już myślałem, że to meduza. O, też trzeba będzie ją pierdyknąć. Też ją trzeba będzie pierdyknąć, widzowie. Czy wyleciała tutaj może czaszka? Chyba nie. Zobaczmy. Obsydian sam. Nie, to ja obsydianu to nie chcę. Chodź. I w którą to stronę? W tę stronę, no. Dobra, to lecimy w stronę wschodzącego słońca, widzowie. Lej. O. Takie coś też będę musiał odwiedzić, koniecznie. O, tu jest cały Kingdom Królestwo, widzowie. O, tutaj to może być tych librarianów. Tutaj może ich być.
Może, ale nie musi, zaznaczmy oczywiście, że może, ale nie musi. Bo to... O, potion of luck. Może, ale nie musi, także musimy tutaj po prostu popatrzeć sobie. Kartograf. Dlaczego kartograf? A ty? Librarian, siema. Zimno ci, co? Co tu za enchant? Curse of Vanishing. To jest zdecydowanie enchant, którego ja nie chcę. O, za jednego daje 5 aż szybów, dobrze. Raczej szkła. Appealing. No niestety muszę to wziąć. A bardzo, bardzo bym nie chciał. Dobra, ale najpierw sobie przyfarmię tutaj książków u niego. Dobra, bo zaraz nie będę mógł w ogóle się z nim wymieniać. Emeraldy są, dobra. Czy Shulker Boxa też mogę sobie schować? Nie mogę. Dobra, gościu. 38 za... Aha! Inner Berserk. Increase the damage to the user deals... Aha, czyli że więcej damage'a zadaje... Nie, to nie chcę. Ty, to ja mogę na samych książkach się wytradować? Nie muszę tych shitów kupować wszystkich? Ty, bo jeżeli to tak działa, to jest super. O, tam w ogóle świecą się. No to poszukajmy dalej, siema. Jesteś kartograf. Jezu, dlaczego kartograf? Why a fucking cartographer? Był jeden bibliotekarz, ale on miał strasznie słabe te rzeczy. To nie są kompletnie enchanty, na których mi zależy. A powiem wam szczerze, że byłbym gotowy nawet przenieść sobie tych kartografów. Jezu, co ja mam z tymi kartografami? Tych bibliotekarzy. Żeby ich przenieść po prostu do mojej bazy. Na łańcuchu, bo może by się tak dało. W sumie nie próbowałem. I tak o. To by było to. O, 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 o. Mam waypointa, widzowie. Dziękuję. To jest to, co było mi potrzebne. Czyli czaszki właśnie. No tutaj jak widzicie jest taki statek wielki, gdzie tutaj są tak jakby działa. Oczywiście tutaj nic nie ma załadowane. Ale tu są skrzyneczki i w tych skrzynkach są ogólnie dziadostwa. Nie ma zbyt dobrych rzeczy, od razu mówię. Same skórzane jakieś, no tu są enchantowane. Czasem się trafią. Ale mam dwie czaszki Withera. A brakowało mi w sumie jednej, żeby zrobić sobie waypointa mojego. Waystone'a, przepraszam, tak to się nazywa. Czy ty mógłbyś trafić coś? O, drugi jest! O, farmimy.
Farmimy czachy. Jak szybko zdobyć widerski ten, widera? No właśnie w taki sposób najlepiej. Elegancko. Dwa duże statki obok siebie się trafiły. Mam cztery czaszki. To wydaje mi się, widzowie. Czy ja widzę trzeci? Nie, to nie jest ten. W tę stronę muszę teraz. Bo na takim nie ma. To jest za mały statek, żeby było. O, ale tutaj... To ja bym powiedział, że nawet wskazane jest, żeby było coś. Ja sobie odblokuję tutaj kolejnego. Muszę tak odblokowywać, żeby potem pamiętać, gdzie oni są, nie? Dobra. To jest zwykły domek. Tutaj jest zwykła. Nie ma, dobra, stąd wychodzę. Siema. Kartograf, jejku, czemu? Tam są jeszcze dwa, no. To tam można polecieć i zobaczyć. Trzeba, widzowie, trzeba. Dzisiaj chciałbym mieć już chociaż jeden jakiś enchant dobry. Chociaż jeden. Żeby można było już sobie zapisać, że już jeden dobry enchant jest. A na razie lipa z tym. Statków też nie widziałem nigdzie po drodze. Tak, ten miał kolejne dwa widery. I wtedy mogę sobie, wiecie, samemu robić, nie? Waypointy. Gdzie będzie mi potrzeba, tam po prostu robię waypointa i tyle. No ale dobra, lecimy. Tu są te sea serpenty. Niektóre są większe, niektóre mniejsze z tego, co widzę. Różnią się trochę od siebie. Oho! Lodowy smok! No bo tutaj są już lodowe tereny, to i lodowe smoki będą. Kurde, zobaczcie, widzowie. W sumie nie wiem, co mi się opłaca, mi się nic nie opłaca z nim w sumie. Teraz są Ice Dragon Blood. O, widzę, że znowu mi się zepsuł. No trudno, tak się zdarza czasami, że się psuje. A tu jest w ogóle jakiś ciekawy obiekt. Mam pewne podejrzenia, co to może być, ale nie jestem do końca pewien. Dlatego po prostu sobie tam wejdę i zobaczę. To może być, widzowie... To może być, widzowie, struktura. O kurde. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Nie można tego rozwalić. To jakiś klucz muszę mieć. Nie można tego w żaden sposób rozwalić. Tu jest w ogóle leże smoka.
Oj. Tutaj to bym sobie... O, mam wejście. Co tu jest? Dread Beast. Ogólnie wezmę sobie, zaznaczę na mapie. Dziwny Dungeon. Nie wiem, co to jest. Kompletnie nie mam pojęcia, co to może być. A boję się, że stamtąd nie wyjdę, dlatego na razie nie idę tam nawet. Tam jest kolejne smocze leże. Tym razem mamy tutaj Ice Dragona. Oj, oj, oj. Ale ziałeś ogniem, gościu. Ale byłeś straszny, no. Ja bym chciał zobaczyć, w którą stronę ta wioska. Tutaj jest ta wioska gdzieś. Podobno. To jest ta wioska? Ta, to jest ta wioska. No to zobaczmy, co tutaj się skrywa. Marsones. A poszli wy mnie stąd. Uratowałem cię, villagerze. Aha. Widziałeś, jaki jestem dobry dla villagerów? Tu jest zwykły. Śnieg zaczął padać, cholera. O, tutaj jest ten. Zbrojki są. Ło, woda. Ale nic więcej tutaj chyba nie będzie. Tutaj tylko zbrojki będą. Nara. Nie widzę nigdzie wejścia, żeby było. Oj. To coś bije. Nie wiem, co to jest, ale bije to. Chodź, ziomek. Lecimy stąd. Gdzieś dalej w przygodę. Wydaje mi się, że tutaj można by pójść. To jest w tę stronę. Ubiłem dwa smoki lodowe. Nie były takie ciężkie. Jednak fire to są łatwiejsze do zrobienia, jeżeli chodzi o forge'a. No bo jakby nie patrzeć z tych... Cześć, dlaczego ja w ogóle mam się męczyć w taki sposób, skoro ja mogę sobie po prostu teleportem zamiast lecieć? Teleport co prawda zje trochę expa, ale no nie będę leciał tyle czasu, nie? Także trzeba zaraz tego Waystone'a znaleźć i się teleportować. Jest, dobra. Ja bym chciał tutaj na przykład. Albo na przykład chciałbym gdzieś dalej. Gdzie jestem? Tutaj jestem. A ja bym chciał gdzieś dalej na przykład. Chciałbym sobie do... Tutaj, o. W jeszcze innym miejscu jestem. Ale dobra, już expa odzyskałem. Coś mniej expa dostaje za te blightly, naprawdę. Zdecydowanie mniej niż ostatnio. Na początku te blightle to tak dawały tego expa, że o Jezus Maria, przecież to...
Można było tak naprawdę na samych Blightlach jechać, a teraz to tak dziwnie. Ty jesteś od żarcia. Bibliotekarz Hereno. A co mamy tutaj? A, tu już byłem, dobra. Zostawisz chłopa porządnego. I co, tutaj też bibliotekarza nie będzie? Zwykły. No i nie ma. To gdzie ja jestem? Pokaż mi. Ja jestem w tym miejscu. Tu było gdzieś koloseum, dobra. To muszę po prostu podskoczyć na te kilka. Gdzie mój ziomek? Kurde, zdismisowałem go niechcący. Dobra, to pójdę w tę stronę. Oj. By się stało. Goni mnie jakaś kompania, nic mnie nie goni. Boją się mnie normalnie, a teraz kozak jestem taki, że... O, żartowałem jednak. Że się boją. Nie boją się, głupki jednak, głupie są, głupie. O, ten wścieknięty. O, Blight. Nara. I to trampeciarski. Ile za takie dostanę, pokaż, o. 29, a za takiego? Nie, no dobra, jednak trochę dostaję. Trochę jednak jest. W tę stronę dalej. Tak, dobrze idę. Chociaż tego dziada też można by jakoś tam załatwić. O, kolejny Blight. Co jest z tymi Blightlami, że one tak się pojawiają teraz często? Znaczy, nie żebym narzekał. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to pajączek, no, może nawet na hita go. O, gościu. Hits. O, udało się go nawet na dwa hity. Elegancko, 35. Ładnie z tym levelem mi idzie, widzowie. Dawaj mi tu mojego zioma. Chodź, bo ty już pewnie byłeś napalony na pierdalańsko. Ohoho, gdzie ja poleciałem? Ha, w drugą stronę w ogóle. Tutaj jest wiocha, o. No. A nie, ja nie wiadomo, gdzie latam. Tu jest wioska. Cześć, wioska. Jest. Morkrat i... Ja już widzę ziomka, który może mi pomóc. Nie tutaj. Tutaj może być. Kartograf. No nie. Why it's always kartograf? Always a kartograf. No nie mam tego. Nie mam za bardzo pomysłu. Ha. Będę musiał się teleportnąć. Gdzieś indziej.
Tylko gdzie teraz? Może tu? No zobaczmy. To jakby poznikały te kartografy. Nie wiem o co, co ja mam z tymi... Nie kartografy. Librariany. O, jest, siema. To zobaczmy, czy mój sposób działa. Lightweight, to tego nie chcę. A nie, ja już u ciebie byłem. To dawaj emeraldy, gościu. Ta, i też name tak jest, dobra. To jednak tutaj nic nie będzie dobrego. Chryste, jak to ciężko jest naprawdę znaleźć. Tak męczące to jest. Hono, ziomek. A, zepsułeś się znowu, no świetnie. Dobra, w którą stronę? W tę. Tam jest wiocha kolejna. Zaraz. Tutaj nawet jakbym był, z tego co widzę. Daleko jeszcze? No, kawałeczek, dobra. W sumie na wentyloraptorze będzie szybciej. Ventoraptor, siema! Ventoraptor. Cyk. A nie, to byłem w tej wiosce. Ta, bo jestem dobra w tym samym. Marsones. Marsones to była ta po... To była ta tutaj, no. To ja nie chcę tutaj jednak. Ja w ogóle chcę sobie wbić jakiś level, może coś w coś. A, tu 41 na stealth damage, dobra. To na razie zbieram na to. To jest to miejsce blisko Dismissnego. Natomiast tutaj kartografa to... Znaczy librarian jest, ale... Ty masz tylko smelting i advanced lure. Ty masz bardzo słabe te enchanty, gościu. Chodź, moron. Na młodce bym poleciał, o! To jest rozwiązanie. Bo tam są trzy aż wioski obok siebie. To tam jest szansa, że tam może być jakiś librarian, którego jeszcze nie ogarnąłem. I to bym powiedział, że nawet duża szansa jest na to. To spróbujmy. Kawałek jest jednak tam. Ło! Co to? Okej. Jakieś duże miejsce. Inaczej nie mogę tego określić, bo nawet nie wiem jak. O, burza jest. Jeszcze trochę. Zastanawiam się, co to było za muca. Dlaczego był ten wskaźnik, muca? No tak pozapisywałem i teraz nie wiem co do czego.
Czaj, tu jest jedna wioska, tam jest obok druga. Także tutaj tych wiosków będzie... A, bo tam duży zamek jest, okej. To dlatego muca. Nic nie ma. Szukamy dalej. Librarian. Librarian. Tu jest... Aha. Tu jest spawner. Nawet dwa. Emerald. Mini minusi Dungeon. Co tu mamy? Azak Mider. Prawie jak Aezakmi. Dobra. Trzeba lecieć do kolejnej wiochy. Bo tutaj z tego co widzę to nic nie ma. Jest kolejna wiocha. Ja to tak lubię, jak jedna obok drugiej jest. Librarian, super, siema. Czy ja z tobą już rozmawiałem? Nie rozmawiałem z tobą jeszcze. No, to my sobie pogadamy, kolega. Ja bym wolał książki jednak, ty masz dobrą cenę. Poka dalej, co tam masz? Nie chcesz pokazać? O ty dziadej go, dobra masz. Enchant numer 1 to jest sharpshooter. Może dam radę jednak cię przekonać. O, chyba dałem radę. Unsheathing. No nie, no kurwa, ty jesteś żartem jakimś gościu. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, co będzie po name tagu. Bardzo się zastanawiam, co będzie po name tagu. To ja bym to zrobił. Czy name tag to jest u niego ostatnie, czy jeszcze coś jest poza tym? Nie, jednak name tag to jest ostatnie. Dobra, to mnie oskamowałeś, gościu. No to już wiem przynajmniej do ilu mam ten. Do ilu mam się wymieniać z nimi. Siema, ziomeczki. Ajajaj. Ja tam smoka widziałem. O, wypogodziło się. Tu jest wiocha kolejna. No to zobaczmy, co tutaj nas spotka ciekawego. Książki mi się kończą. Muszę książków więcej nazbierać. W sumie trochę już na emeraldy powymieniałem, także jest może nawet delikutaśny profit. O! Kartograf. Librarian. O tak! O tak! Advancement, tak! Tak, 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 czekaj. Trzeba zapisać, trzeba znaleźć zaraz tego waypointa. Waystone'a w tej wiosce. I trzeba cię kurwa gdzieś zakopać, gościu. Trzy, cztery, sześć by się przydało.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, dzięki. Dzięki ci, sześć mendingów mam, dobrze. Ale jesteś koks totalny, gościu. A ty jesteś frajer. Jest zwykły mending. Dobra, mogę sobie wziąć jeden mending zwykły. Ja pierdziu, widzowie. Blocking power. Dobra. Ciebie trzeba tutaj. Ciebie wiesz, trzeba o. Dwóch kartografów jest. O kurwa. No to już chyba nie zdążę. Chodź, chodź. Ale... Dobra, no niestety nie przeżył. Ty, i Waystone'a też za... Ale kurwa wredna. Dobra, ale mam sześć tych, sześć mendingów mam advanced. Tyle dobrego, widzowie. Że zdążyłem, advanced mending. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć mam, no. Czyli akurat będzie idealnie na secik? I na... broń. Jedną i drugą. A mending ten jeden będę mógł sobie potem na kilo wdać ewentualnie, albo na jakieś narzędzia. Szkoda, że więcej nie wziąłem swoją drogą, no bo na narzędzia też mogłem. Ale trudno. Tu jest wiocha kolejna. Ale ten smok tutaj zrobił taką demolkę. O, 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 o. O, 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 o. Dobra. Dzień dobry. Librarian, siema. Lightweight, nie chcę. Jeden, dobrze. Weź się na razie z dismissuj, bo na razie mi nie jesteś potrzebny. Książków trzeba uzupełnić. Jaki masz enchant numer jeden? Lunar's Blessing. Może uda się wymienić z tobą na inny? Czy odblokować od razu? O, chyba się udało. Natural blocking. Nie, no to jesteś beznadziejny. Ale za to ja mam kolejną bibliotekę do przeczesania. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zobaczmy, jakie tutaj enchanty siedzą. Jeszcze jeden lifesteal trójeczka by mi się przydał na pewno. O. W taki sposób będzie mi łatwiej zbierać. Depth Strider. Nie, to zdecydowanie nie jest enchant dla mnie. I don't need this enchant or amendment. Okej.
Okej, to sobie w takim razie zbieram kolejne książki. Trzeba będzie je potem powymieniać. Na emeraldziochy. Bo w sumie będzie trochę tego. Shortcast, Desolator, Lesser Sharpness, Respiration 3. Sobie uporządkuję. Dobra, nic ciekawego nie ma. Jeszcze jedno miejsce będzie takie do zwiedzenia. Na dobrą sprawę. Z enchantami ewentualnymi. A potem już nic. Zbieramy książeczki i lecimy dalej. Po drugiej stronie jeszcze będzie jeden. Oho, rok lata. Kartograf. Sharpness 4. Tak, Sharpness 4. Książki biorę, Sharpness 4 to se wezmę. Supreme Sharpness by się przydał. Czemu nikt Supreme Sharpnessa nie ma? Jezus Maria, przydał. Ten miecz to by tak, o takie, tak, no, aż mi słów brakuje, po prostu. Tak by robił ten miecz. Napiję się szybko wody. Gdzieś mamy tutaj jakiś ten... Szkoda mi tamtego NPC-ta, kurde, boję się, że on nie przeżył. No to jednak ogień był. Mogę dla świętego spokoju pójść tam zobaczyć, czy faktycznie coś mu się stało. Ale szczerze, tam się nie spodziewał zbyt wiele. Jeżeli jakimś cudem on przeżył... Kurde, wodą się nie dało go ugasić. Tu jest ten, książki są. Dzięki za książki. Ale raczej nie ma. Dobrze, dobrze, że wziąłem tyle, ile dałem radę unieść. Szkoda tu i tego waypointa, bardzo szkoda. Nie no, raczej... O, emeraldy są. Patyki to do wywalenia, to do wywalenia. Coś tu woła. Ale to chyba ten sam był. Nie, tutaj nie ma szans, żeby to ktoś przeżył. Ten atak smoka. No niestety villagery to są słabe bestyjki. Niefortunnie bardzo, no trudno. Lecimy do kolejnej, widzowie. Ale advanced mending? Pokchomp. Jeszcze sobie sprawdzimy ze dwie wioski, ja już potem będę leciał do siebie. Jutro możemy zrobić ten, możemy zrobić sobie Withera i możemy sobie zrobić Waystone'a obok siebie. Obok naszej wiochy, czy naszego domku. Bloki diamentów? O fuck. Co ja robię czasami ze swoim życiem, to nie mam pojęcia. Daleko jeszcze? Nie, niedaleko. Już jest wioska. Czterdziesty pierwszy level mam.
Akurat 3 levela pewnie będzie potrzebne, żeby się tam teleportować. Morkramur, mam kolejną wiochę. O, tutaj jest gościu, co może być tym, kogo szukam. Jesteś tym, kogo szukam. Cyk, dziękuję. Zobaczmy, co ty będziesz miał, gościu. Lack of the Sea. Kolejne. Jeden emeraldzik. Dobra, zobaczmy pierwszy enchant. Pierwszy enchant to jest Horse the Combat. Szczerze to nie wiem. Naprawdę nie wiem, dobra. Przemielimy go w takim razie w taki sposób, żeby on dał kolejny. O, jest drugi, widzę. Sweeping Edge. Jest coś lepszego, jest Arc Slash się nazywa. Tu jest kartograf. Tutaj mamy pewnie chleby jakieś. Ta, inne surowce też są. Ale więcej nie widzę. Kartograf kolejny. Strasznie szkoda tego ziomka z tym, z mendingiem. Strasznie szkoda. Ale w sumie naprawdę dobrze zrobiłem, że od razu wziąłem się za to i od razu powymieniałem. I mam 7 mendingów. To był bardzo dobry ruch z mojej strony. Dobra, wracamy w takim razie, widzowie, do naszego tutaj miejsca. Ziomek oczywiście podczas teleportacji się zbugował. A my będziemy szli w tę stronę. Wody się trzeba napić. Jest już ten, energia? Jeszcze nie ma, jeszcze trochę. Całkiem sporo dzisiaj zrobione. Naprawdę nie spodziewałem się, że takie dobre enchanty wejdą, a weszły. Jestem... Tutaj nie było mnie. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że takie właśnie enchantki weszły. Te mendingi to naprawdę... No, ogromna szkoda, że tego villagera nie ma z nami. Bo gdyby był, to ja bym już w tym momencie tak sobie narobił wszystkiego. Już bym był kozak totalny. Nether portal, lecimy tam. I trzeba będzie potem tego waystone'a zrobić, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku, widzowie. Już trzeba kończyć zaraz, mi już pompa ciśnie. No to dobra. Ja sobie poodkładam te rzeczy tutaj. Gdzieś zostawiłem jeden. Ja pierdolę. Dobra, na pewno jest w jakiejś wiosce, także... Zaraz sobie prześledzę materiał i zobaczę, w której dokładnie. Wrócę się po to i... A, żem zdupił. Głupek jednak jestem czasami. Nawet bardziej niż czasami. No i widzowie, i to tyle by było. Także serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to by było na tyle. Kolejny odcinek godzinny już jutro. Także wyczekujcie. I co, i to było na tyle. Ja się z wami żegnam. KCA, zaczęliście. Do następnego. Trzymajcie się. Indio!